Witajcie. To już będzie przedostatni film poświęcony mojej kolekcji. Jedni się cieszą, inni się smucą. Ja oddycham z ulgą, powiem wam szczerze, bo nie wiedziałam, że to będzie taki długi i tak bardzo się będzie ciągnęło. Choć gdybym się uparła, to jeszcze coś tam mogłabym wyskrobać. W każdym razie dzisiaj chciałabym wam pokazać flakony, o których nie wspominałam wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, choć w przypadku niektórych mam delikatne wątpliwości, więc jeżeli się znowu pojawią, pacjenta, jak to mówią Włosi. Mam tutaj perfumy arabskie, perfumy mainstreamowe i inspiracje. Ten tydzień był bardzo intensywny. Widzieliście filmik codziennie, bo chciałam uczcić wspólnie z wami te 4000 subskrypcji. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Ale też, widzicie, w pracy zawodowo było bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. I teraz zamiast siedzieć i odpoczywać, stwierdziłam, że nagram dla was odcinek na sobotę. Niedawno wróciliśmy do domu. Tak, to jest piątek, kiedy oglądacie serię o zapachach kawowych. W każdym razie niedawno wróciliśmy do domu, odebraliśmy małą, bo wróciła z wycieczki. I tak się położyła i mnie oświeciło. A sobota, a niedziela. Już teraz od razu wam powiem, że w niedzielę pojawi się Q&A, czyli pytanie-odpowiedź. Już teraz wam też zapowiem, że prawdopodobnie zrobię dwie części, ponieważ tych pytań jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele. Niektóre z nich połączę, bo one są do siebie podobne, ale w jednym odcineczku to ja się nie zmieszczę. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Gdyby, słuchajcie, język mi się plątał, to ja was naprawdę bardzo serdecznie przepraszam, ale jesteśmy kilka minut przed godziną 18. No power, ale co mi tutaj dodaje energii? No wąchanie flakoników. No to zacznę, słuchajcie, od takiej kompozycji, której dawno nie używałam, o której prawie zapomniałam. Ja sobie psiknęłam w powietrze, żeby zobaczyć, co to takiego jest. I mnie oświeciło, przecież ja je lubię. Weszłam niedawno, krótko przed włączeniem nagrywania, a na stronę internetową, gdzie one były i jestem w szoku, ponieważ są tańsze, dużo tańsze niż wtedy, kiedy widziałam je ostatni raz. I mówię tutaj, kochani, o tej serii ekskluzywnej od Orientiki i to jest Oud Saffron. Tak się prezentuje ta buteleczka. Nie wiem, czy pokazywałam. Być może tam, gdzie była czerń, być może tam, nie wiem, naprawdę nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, to jest taki zapach w typie Oud Mood, w typie Oud Bouquet. Taki, ale jest tak ślicznie zrobiony, taki okrąglutki, taki przyjemniutki, taki pachnący. Cały pokój, słuchajcie, tutaj nimi pachnie. Ja zapomniałam, że one mogą być takie ładne. Naprawdę. To jest zapach dobry na jesień i na zimę, więc je, poczekam sobie, jeszcze tutaj jest. Poczekam sobie, czy nabiorę ochoty, bo w sumie to już będzie któryś z tej serii podobnych zapachów, ale coś mnie dzisiaj w nim urzekło. Jakoś tak serce szybciej zabiło. Och, och, och. Naprawdę zabiło. No zobaczcie, śliczna buteleczka, to jest metal i szkło. Rewelka. Podobają mi się. Dobrze. I też przy okazji zauważyłam, że mam te. To jest, słuchajcie, Al Haramain Amber Oud Rouge. I to są perfumy bardzo podobne do Baccarat. Tam wiem, że oni mają, poczekajcie, jest też inna edycja, taka w czerwonej butelce. Nie pamiętam teraz nazwy. W każdym razie one są bardzo podobne. Bardzo podobne. Ja jednak mimo wszystko wolę Garama od Swiss Arabian. Te też są fajne, są ciekawe. Ale przypuszczam, że jak tutaj wykończy się to, to tak nie zatęsknię jakoś specjalnie, choć mówię, są ok, nie ma tutaj nic złego w nich.
I teraz tak, te nie wiem, czy pokazywałam, czy były w jakichś ulubieńcach, naprawdę nie pamiętam, więc mówię, jeżeli się okaże, że znowu wam je pokazuję, to wybaczcie, ale to jest moja miłość. To jest moja miłość i to jest, kochani, Shara Blend. Tak, o, tak, tutaj się otwiera. Dosyć skomplikowany sposób. Patrzcie. O, ja już jeden zapach. Ja mam je stosunkowo od niedawna, ale widzę, że ich płyn się zmienił, zrobił się ciemniejszy. Zatyczka tak jak ciężko wchodziła, tak chodzi. Piękny alkoholowy zapach. Śliczny. Ja na ich temat dosyć dużo mówiłam. Nie będę się tutaj powtarzała. Nie będę się powtarzała, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, pójdźcie do tych filmów i sobie posłuchajcie. Nie mogę przestać się bawić na butelek. Śliczna jest, śliczna. I też udało mi się wynegocjować, że La Fede Intoxicated, podobny klimat, wróci do mnie. Będzie handel wymienny. Słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, ale tęsknię za nimi. Naprawdę, tęsknię. Coś czułam, że tak to się skończy, ale. Zwracaliście mi uwagę, że ich nie pokazywałam, zwłaszcza pan Adam. Pozdrawiam. I jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Pan wie, o co chodzi, prawda? W każdym razie, J. Fendi, Anatea Woman, ta pierwsza. Jest kilka wersji, ja mam akurat tą. I to jest świetne oddanie, jest świetny klon właściwie. Tak mogę powiedzieć, inspiracja, bo to tutaj wiecie, trochę inna butelka. W każdym razie zapachem Olimpia. Świetne, naprawdę są świetne. Mało tego, te mi bardziej pasują, bardziej mi leżą. Lepiej się na mnie trzymają i mają taką fantastyczną nutę, która mnie nie denerwuje, tak jak jest w Olimpii. Bardzo je lubię. Zapach taki, wiecie, troszeczkę przeze mnie zapomniany z uwagi na to, że co chwilę coś tam z J. Fendi ląduje u mnie w szufladach. I ja się tak nimi zachłysnęłam na początku, ale to nie znaczy, że to są złe perfumy, bo ich teraz nie wyciągam. No po prostu biedactwo nie mają szczęścia. Nie ma, biedactwa nie mają szczęścia. Jakbym tutaj usnęła, to mnie obudźcie. Nie, żarcik taki. Nie zrobiłabym tego. To jest niekulturalne. No i tutaj też. Nie wiem, czy pokazywałam, czy nie pokazywałam. Jeżeli tak, to przepraszam, a jeżeli nie, no to zobaczcie. To jestem, o Boże, Mon Parfum Martin Mikalev. Mon Parfum, 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 Parfum. Krystal. Tak to się ściąga. Nie, zdecydowanie nie powinnam nagrywać o godzinie 18. Ja jestem wtedy nie do życia człowiek. Ale je sobie psiknę. Psiknę je sobie, bo je uwielbiam. Uwielbiam tą różę, podaną w taki sposób. Uwielbiam. I co? Zapodałam nawet. Śliczna. Jak ja bym chciała mieć duży flakonik kuchni, jak ja bym chciała. Są po prostu piękne. Piękne. Piękna, słodka różeczka, taka troszeczkę wchodząca w marmolatkę. Tutaj oczywiście dużo więcej się dzieje, ale ja dzisiaj, teraz, w tej chwili czuję różę. I kiedy nakładam te perfumy, zawsze czuję różę. Nie śpię. Śliczne, po prostu śliczne. Dobrze. Myślałam, że o nich zapomniałam, ale nie zapomniałam. Tylko nie wiedziałam, gdzie je tutaj, słuchajcie, przyczepić. Jest to Burberry London. Piękne, cudowne, radosne perfumy. Świetne. Klasyk nad klasyki. Idealna pora teraz dla nich do noszenia. Śliczne, radosne, kwiatowe, chyba też owocowe. Bardzo, bardzo je lubię. Nieskomplikowane.
Piękne. Wiem, że też miłością do nich zapałała nasza droga. Boże, widzę dziewczynę. Oglądałam dzisiaj shorta. Robi remont. Ma śliczną córeczkę Różę. Eryka. To się nazywa zaćmienie, nie? Ale zobaczcie, wiedziałam, o kogo chodzi. Nie było całkiem źle. Także. Też ciekawe opakowanko. Ja pamiętam, słuchajcie, nie wiem, czy wam mówiłam tę historię, że kiedy je chciałam kupić, to widziałam te ubranka, tak to nazwijmy, z różnymi wzorami. I ja mówię, o co chodzi? Czy ja mam podróbkę, czy jakby moje wyglądały inaczej? Trochę się stresowałam przy ich zakupie, ale pani mi wytłumaczyła, że to tak właśnie jest. Także dobrze. I też sprawdzałam baczkot, wszystko się zgadza, więc mam oryginał. Nie wiem też, czy pokazywałam. Moja śliczna Sofia, Sofia Vergara. Nie wiem, czy pokazywałam. Naprawdę nie wiem. Mam je już długo w swojej kolekcji. Nie sięgam po nie często, zresztą widzicie, że nie często. Ale one są piękne. Dla mnie to jest taka Coco Mademoiselle, troszeczkę inna. Chyba jest chłodniejsza, spokojniejsza, bardziej elegancka. Nie wiem, bardzo lubię je, wiecie? I dlaczego ja ich nie wyciągam? Dlatego, że są w ostatniej szufladzie pod spodem, pod La Vie Belle. Albo pod label. Nie wiem, w każdym razie widzicie teraz przy Was zagwozdki, takie mam. Zbyt głęboko w tej szufladzie siedzą, a są warte tego, żeby je wyciągnąć. Teraz też bardzo ładnie się będą spisywać. Choć nie wiem, czy już się nie zrobiło troszeczkę za ciepło na nie. No i tutaj to. Tak mi smutno było. Jak ja mogłam o nich zapomnieć? Jest to Armani Cold. Jeszcze ta stara, fajna wersja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Odkupione, śliczne, piękne, eleganckie, cytrusowo-waniliowe, tak? Też chyba trochę drzewne. Dla mnie, słuchajcie, nieodmiennie. Od zawsze, o, od zawsze te perfumy, ta woda perfumowana będzie się kojarzyła z kolacją wieczorem we Włoszech. Ja wiem, że te Włochy często przywołuję, no ale słuchajcie, mam ogromny sentyment do tego kraju. Bardzo mi się tam podobało, bardzo miło mi się tam mieszkało, dużo pięknych, cudownych wspomnień. No i to tak jakoś tak, o. Także kolacja we Włoszech. Mało tego, nawet widzę to miejsce, gdzie mogłabym mieć te perfumy nałożone, kiedy idę na kolacyjkę. Miałam tam kilka takich swoich ulubionych lokali i teraz akurat właśnie jeden mam przed oczyma. Także. Te perfumy, pyszna kolacja. Ach. Pięknie. Po prostu pięknie. Też klasyk, który warto poznać. No i co teraz? Co teraz? Co teraz? To pokazałam, to pokazałam, to pokazałam. To teraz wam pokażę. Jak klimaty włoskie, jak klimaty lata, ciepła, to musi być też Angel Eau Croisière. Jak ja żałuję, że nie kupiłam, słuchajcie, zapasiku. Jak ja żałuję, że one już nie są robione. To jest tak śliczna figa, tak piękna figa. Uwielbiam tą figę. Przez wszystkie przypadki zaraz zacznę odmieniać. Naprawdę chciałam mianownik to, co figa. I ta buteleczka też śliczna. I jak widzicie, dlatego był problem, żeby o nich wcześniej powiedzieć, no bo do czego przyczepić? Ależ was jest już malutko. Będę płakać. Widzicie to? Strasznie szkoda mi będzie. A dostałam je od Moniki. Monisia, ja jak je wyciągam, zawsze o tobie myślę, dziewczyno. A dobrze. No to teraz słuchajcie, jeszcze może te. O tych wam powiem.
Vintage Radio. To jest taka mała pojemność od Latafy. Oni najpierw mieli takie plastikowe, nazwijmy to testerki, a teraz zrobili coś ładniejszego, bo jest zdecydowanie ładniejsze. I ja je poznałam zimą i po prostu przepadłam. Bardzo, bardzo fajne perfumy. Ciekawy unisex. Choć muszę przyznać, że na nim nie pachniały tak ładnie jak na mnie. A co? Tak powiem. A tak serio, to były troszeczkę dla niego za słodkie. A mi one bardzo odpowiadają. I też już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę je nosić. Oczywiście musi się zrobić chłodniej. Jesień. Nie wykluczam tutaj pełnego flakonu, tak Wam powiem. Bardzo interesujące. To też jest, słuchajcie, klon jakiegoś znanego zapachu. Initio Paragon chyba. W każdym razie naprawdę bardzo dobry. Też się pojawiły inne klony tejże kompozycji, ale te są, te najbardziej mi pasują, powiem. Powiem tak, najbardziej. Ok. No i też z tej samej serii, zobaczcie, mam Affection. I tutaj o dziwo jest większe zużycie, ale ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że kiedy ja je dostałam, kiedy ja je kupiłam, to była świeża buteleczka i one tutaj musiały, wiecie, podlegać tym procesom maturacji, maceracji, żeby nabrały tej swojej mocy. I w związku z tym, że one były piękne, ale dosyć nietrwałe, to ja je psikałam, wiecie, psikałam. Zobaczymy, jak będzie teraz. Pojawił się inny zapach inspirowany Kajali Pistachio Gelato, nie pamiętam dokładnie tej nazwy. No nieważne. W każdym razie sprawdzimy, co przy Was. No tak, czujcie. Czujcie. Nie wiem, zrobimy teścik, słuchajcie. Jak nie zapomnę, to Wam powiem w jakimś innym filmiku, czy one się trzymały, czy one się nie trzymały, czy coś się poprawiło z tą trwałością, bo są ludzie, na których one pięknie pachną i długo pachną, a u mnie to tak, przynajmniej wtedy. No, jestem ciekawa, okaże się. I to, słuchajcie, chyba byłoby wszystko. Nie wiem, czy tam jeszcze są jakieś flakony. Naprawdę nie wiem. Przeglądałam, oglądałam te swoje szuflady od góry do dołu. Podnosiłam te kartoniki. Być może jeszcze coś tam jest. W każdym razie na pewno, tak jak Wam obiecałam, zrobię taki ostatni film z inspiracjami. Może też pokuszę się o jakieś większe odlewki. Nie wiem. Bo to, powiem szczerze, nie będzie zbyt ciekawe i na pewno pracochłonne, bo będziecie chcieli zobaczyć chociaż flakoniki i szukanie tego wszystkiego i później wrzucanie do filmu i montowanie, to jest naprawdę ogrom pracy. Jeszcze nie wiem, przemyślę, zastanowię się. Oczywiście pokażę Wam, jak one wyglądają w tych moich szufladach, być może nawet pokuszę się o to, że je wyciągnę, choć nie sądzę, żeby się wszystkie zmieściły. Po prostu nie ma takiej opcji. No, myślę, że się nie zmieszczą. Pamiętacie, bo kiedyś zrobiłam taką wystawkę. No i było ciężko. Dobrze, na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Ja powiem szczerze, biorę prysznic, wskakuję w piżamkę i dopiero jak już będę taka piżamowa, to zacznę montaż tego filmu, żebyście mogli sobie spokojnie w sobotkę razem ze mną do kawki wypić. Znaczy wypić. Kawkę wypić i filmik obejrzeć. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i w sobotę będę nagrywała Q&A. Tak jak zawsze, zachęcam Was do tego, abyście weszli na stronę Asia Flameus, poczytali, popatrzyli, przyjrzeli się bohaterom, bo myślę, że możecie znaleźć tam wśród nich swoich ulubieńców. Bardzo ciekawe, interesujące charaktery, każdy z nich jest inny.
I gdybym miała Wam dzisiaj powiedzieć, czy mam swojego ulubionego, byłoby mi ciężko, choć jest pewna para, która według mnie jest najlepsza. Dobrze, to tyle tego spoilerowanka. Pozdrawiam i do następnego razu.